Uwaga! Podajemy ważną wiadomość dla ślusarzy spawaczy. Dofama TIS zatrudni pracowników z doświadczeniem w branży metalowej, posiadających umiejętność spawania blach nierdzewnych i kwasoodpornych metodą TIG-MAG. Mile widziane uprawnienia spawalnicze. Złóż ofertę w biurze zarządu Dofama TIS, Kamienna Góra Wałbrzyska 2D lub prześlij drogą e-mailową pod adres ikruczek@dofama.pl. Zadzwoń 606 991 580 www.dofama.pl. Poniedziałek, 20 sierpnia, Krzysztof Balicki, witam Państwa i zapraszam na program informacyjny Flash, a w dzisiejszym serwisie. Wielki pożar Bel ze Słomą, remont ratusza. Dobrze się stało, że te działania podjęliśmy, to są piaskowce i groziłoby to dużym niebezpieczeństwem. To już ma ponad 100 lat. Finał rywalizacji na najlepszą wieś w gminie Kamienna Góra. Kilkanaście lat temu zabawa wymyślona przez jednego z ówczesnych radnych. A na zakończenie powiemy o ojczyźnianym spotkaniu w Bolkowie. Dzisiaj jest taki finał tychże stosunków, które trwają od ponad 20 lat. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej przez kilka godzin gasili gigantyczny pożar Bel ze Słomu. Przyczyną zdarzenia było najprawdopodobniej podpalenie. W nocy z soboty na niedzielę, tuż przed północą, osoba dyżurująca na powiatowym stanowisku kierowania odebrała zgłoszenie o groźnym pożarze pomiędzy miejscowościami Marciszów-Świdnik, który bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Na miejsce działań zostały zadysponowane zastępy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotnicy z pobliskich miejscowości. Po przyjeździe na teren akcji pierwszych jednostek okazało się, że płonie kilkadziesiąt bel z rolowanej słomy. Zagrożenie dalszego rozprzestrzenienia się pożaru było bardzo duże ze względu na ilość siana znajdującego się w pobliżu oraz sąsiedztwo lasu, dlatego na teren akcji były dysponowane kolejne zastępy strażaków. Dogaszanie pożaru trwało kilka godzin. Trwa remont kamiennogórskiego magistratu. Jak zapewnia burmistrz Krzysztof Świątek, należy zakończyć prace, które trwają etapami od 2005 roku, chociażby ze względu na bezpieczeństwo osób, które codziennie przechodzą obok mocno wyeksploatowanego budynku. Ratusz, który również za środki unijne realizujemy, i to jest nie tylko elewacja zewnętrzna i bardzo dobrze, że ją robimy, ponieważ okazało się, że część tych konstrukcji, część kamieni też jest bliska wypadnięcia. Dobrze się stało, że te działania podjęliśmy, to są piaskowce i groziłoby to dużym niebezpieczeństwem. To już ma ponad 100 lat i czas tego remontu się zbliżył. Ja przypomnę, że ratusz remontujemy już od 2005 roku. Moi poprzednicy rozpoczęli, bo to był dach, potem okna. Dzisiaj robimy na zewnątrz, dzisiaj robimy windę, przypomnę, dla niepełnosprawnych. Dzisiaj zmieniamy całą infrastrukturę przeciwpożarową, instalację antywłamaniową i wreszcie na dole renowacja polichromii, też zabytkowej. Finał zawodów na najlepszą wieś w gminie Kamienna Góra odbył się w minioną niedzielę na boisku sportowym w Przedwojowie. O puchar i zaszczytny tytuł walczyły cztery miejscowości, które dobrnęły do mety rywalizacji. Przez miesiąc lipiec wszystkie wsie w gminie Kamienna Góra brały udział w eliminacjach. Dobra zabawa i integracja przyciąga od kilku lat na boiska sportowe szereg mieszkańców każdej z nich. Kilkanaście lat temu zabawa wymyślona przez jednego z ówczesnych radnych, dzisiaj honorowego obywatela gminy, pana Józefa Bieszczada, a żeby było trochę emocji, stąd taka forma turniejowa, po prostu z dwóch, najpierw tak zwane eliminacje, w dwóch miejscowościach po stronie krzeszowskiej i po stronie pisarzowickiej, no i później finał zapowiadany, cztery drużyny, cztery wioski, reprezentacje czterech wiosek dostają się do finału, który dzisiaj przeżywamy akurat w Przedwojowie. Te finały są organizowane przez różne miejscowości, nie ma tak, że jak na przykład dożynki w gminie Kamienna Góra, raz w Krzeszowie, raz w Pisarzowicach, tutaj możliwość organizowania tego finału mają miejscowości, wsie, no gdzie są do tego warunki, a więc gdzie jest boisko. W tegorocznym finale wzięły udział Przedwojów, Czadrów, Lipienica oraz Pisarzowice. 3, 2, 1, start! O tytuł najsilniejszej wsi walczyli ich mieszkańcy, zarówno dorośli, jak i dzieci. W konkurencji o bardzo wymownej nazwie, panie silne, swoją energię i zapał do rywalizacji zaprezentowały kobiety. Nie obyło się bez emocji. Oczywiście!
konkurencja ciesząca się dużym zainteresowaniem u mężczyzn to oczywiście rzuty karne. Można w niej było wykazać się zarówno obroną, jak i atakiem. Jedną z najbardziej widowiskowych konkurencji jest szalona głowa. Polega ona na tym, że należy strącić butelki stojące na podeście, machając pończochą, w której jest piłka, i ta piłka strąca te butelki. No i to było dosyć takie śmieszne, jeśli chodzi o emocje. To również konkurs silnych pań, który odbywał się między paniami, siłowanie na rękę. Myślę, że też emocji przysporzyły ołówki wrzucane, odbijane do słoika. To było naprawdę pasjonujące, jeśli chodzi o publiczność, która bardzo czekała na wyłonienie zwycięzcy. Zwycięzcą tegorocznego turnieju wsi okazali się gospodarze, czyli Przedwojów. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie wraz z filią w Pisarzowicach. Puchar ufundowała gmina Kamienna Góra. Oprócz rywalizacji sportowej liczy się głównie dobra zabawa i wspólne biesiadowanie, które podczas tegorocznego finału trwało do późnego wieczoru. Zachowując w pamięci tych, którzy mieli tu swój dom i pamiętając o tych, którzy stracili swój dom i tutaj znaleźli nowy. Taki tekst i jego niemieckie tłumaczenie widnieją na pamiątkowej tablicy w Bolkowie, uroczyście odsłoniętej w minioną niedzielę. Wtedy też odbyło się 22. spotkanie ojczyźniane. Ponad 130-osobowa delegacja z niemieckiego Borken uczestniczyła w 22. spotkaniu ojczyźnianym Grupy Ojczyźnianej Bolkowska Kraina Zamków. Była to pierwsza inicjatywa na tak ogromną skalę, 66 lat po wypędzeniu dawnych mieszkańców miasta Bolkowa i gmin dawnego powiatu. Niedzielne uroczystości rozpoczęły się od nabożeństwa ekumenicznego w kościele świętej Jadwigi w Bolkowie. Następnie goście zostali przyjęci w Domu Kultury, gdzie odbyła się część oficjalna. Głos zabrali burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Janas, przewodniczący Grupy Ojczyźnianej Bolkowska Kraina Zamków Hans Johann Mayer i burmistrz Borken Rolf Lurman. Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie może przyczynić się do tego, aby Polacy i Niemcy nigdy więcej nie ranili się wzajemnie przez wojnę i jego konsekwencje. Podczas spotkania nie zabrakło elementu artystycznego, którym był występ muzyków Chopin Guitar Quartet. Symbolem pojednania byłych mieszkańców Bolkowa z obecnymi było odsłonięcie pamiątkowej tablicy na starym cmentarzu. No, finalnym skutkiem jest to miejsce, w którym znajdujemy się, park w Bolkowie, gdzie została odsłonięta tablica pamiątkowa związana z kontaktami wzajemnymi między Bolkowem a Borken oraz z miejscem uczczenia pamięci tych, którzy kiedyś mieszkali, odeszli oraz tych, którzy kiedyś tutaj przyszli, tracąc swoje mieszkanie na wschodzie. Borken to jedno z 5 miast partnerskich Bolkowa. Oddalone jest o 820 km i liczy ponad 40 tysięcy mieszkańców. Współpraca trwa od 1997 roku. Mamy wymianę, mamy wzajemne kontakty, mamy kontakty takie projektowe, mamy kontakty osobiste, personalne, wyjazdy delegacji wzajemnych, samorządowych, pobyty, także z wielkim szacunkiem odnosimy się do władz samorządowych gminy Borken, które bardzo mocno pomagały w przeszłości gminie Bolków, tu szczególnie właśnie ten organizator tej pomocy, Hans Johann Mayer, dlatego dzisiaj jest taki finał tychże stosunków, które trwają od ponad 20 lat. W dzisiejszym wydaniu naszego serwisu to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam i na kolejne wydanie programu informacyjnego Flash zapraszam już w środę. Do widzenia.